Dzień dobry, Jański, serdecznie w nowym odcinku zagrajmy w Lords of the Fallen i po ostatnich, no dość nieciekawym moim zabłądzeniu i to po prostu w samą czeluść. Było dość nieprzyjemnie, muszę się cofnąć troszeczkę, by walczyć komfortowo z tym przeciwnikiem. Okej, teraz w tą stronę. Gdzieś rozbieg. Ja jestem ciekaw, czy wiecie co, czy zadziała na niego ten patent. O właśnie. Niech on weźmie na mnie rozbieg. O. Czy to na niego zadziała? Gówno. Nie, na tego nie zadziała. Chryste! Czemu ja muszę z tobą walczyć w tak ciasnych korytarzach? Mój Boże. Naprawdę nie jest fajne. Biegnij. Okej, okay, w tą stronę. Dobra. Fuch, ale zużyję miksturkę. Skoro mamy iść dalej w tą stronę. Tu byliśmy, dobra. No właśnie, chodź tu. Chodź tu. Auć. Skoro nie chcesz przyjść, to ja zapraszam w ten sposób. Chodź. Biegnij. Rozbieg, proszę, rozbieg. Jeszcze raz. Teraz w tą stronę poprosimy. No dawaj ten rozbieg. Pięknie. Dobra, załatwione. Coś wydropiłeś? Na razie nie. W takim razie biegniemy sobie tutaj. Sprawdzimy. Musimy zabić tego kusznika, który wali ognistymi strzałami. To niestety jest dość irytujące. Zaklęcie gotowe, ale ja nie chciałem tego zaklęcia. Czemu mam to? Modlitwa ma być, no dobrze. Tu ci nie wyszło. Czy coś się będzie do mnie skradać? Chcieć mnie zabić? Na pewno? Nic? Totalnie? Okej. Okay. To mnie cieszy. Oczywiście, gdybym nie musiał złapać każdego możliwego bełtu, to bym też szczęśliwy. I powiem wam, że za cholerę nie wiem, gdzie jestem. Idę dalej tymi katakumbami. Jeszcze raz. No, come on. Bardzo ładnie. To całkiem nieźle na nich działa. I dokąd mnie to teraz doprowadzi? Szwendam po tych... Nie no, gigantyczna lokacja, przyznaję. Co tu było napisane? Studnia śmierci, a tu? Krąg cel. Okej. To tu na pewno nie byliśmy. O Boże, ten. Dobra. Do tyłu. No biegnij. Dobra, ten duch z PD był tak pusty, że aż nie warto było po niego iść. Okay, znowu do tyłu. Troszeczkę.
On bieg, on będzie biegł. Akurat tym się nie trzeba przejmować, on w końcu na was zaszarżuje. Tylko ja też nie chcę iść, wiecie, tam dalej, by nie spulować sobie kolejnych przeciwników. Akurat, serio, z tymi to niekoniecznie chciałbym się bawić w jakiś normalny taki sposób. Pięknie. Wolałbym ich rozwalać raczej na spokojnie. Tutaj mogę przejść. Okej. Licząc na jakieś nowe fanty. Dawno cię nie było. Okej. Mogę użyć tutaj czegoś. A, to ten facet. Dobra. Rzemiosło. Nie, na razie wyjdź. Nie chcę nic ulepszać. I teraz pytanie, czy ja tu już nie byłem w takim razie? Bo przypomina mi się. Tego zabijamy szybko. Po prostu. A, tu jesteśmy. No dawaj. O, dobra, dwóch grubasków. Już wiem, gdzie tam jesteśmy. Wróciliśmy do wyjścia w takim razie. To nie, idziemy sobie, wracamy sobie tutaj. Pięknie. Sprawdzimy jeszcze, dokąd prowadzi to. A to prowadzi do wyjścia. Okej, czyli już ogarniam. Tam będą schody na górę. Więc na razie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pytanie tylko. Czy ja właśnie zwiedzałem sobie tą część? Tu zabiliśmy tych kuszników. Ale nie szliśmy dalej, więc warto by było spróbować. Ja chyba w ogóle widzę aż dwie odnogi. Okej, widzę znajdźkę. I tu na pewno nie byłem. Ludzka czaszka. Udało ci się zdobyć trofeum. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo proszę, by to się nie zawaliło. Było skurwysyńskie. Bo tak bardzo chujowe gro zrobiłaś. Tak bardzo, że aż nie. Nie lubimy takich zagrywek. Bardzo nie lubimy. Wolę jednak z tą walczyć z tej strony. Okej, no cofamy. Wybacz, no ale... Nie spodziewałem się, że akurat ta kładka się zawali. No bo to było takie perfidne, że na pewno wszyscy co idą po tym, to giną. To jest klasyczna taka rzecz, która ma udupić. Okej. Dobra, teraz pytanie, czy ja będę chciał iść w takim razie tam? No, troszeczkę szybciej się regeneruj, proszę. Mhm, dajesz. Bardzo ładnie. Ja bym wolał właśnie z tej strony być, przyjacielu. Walczymy balecik tutaj, wyłaź stamtąd pajacu jeden. No wyjdź, proszę, nie każ mi przychodzić. Do tyłu. Mamy tam za sobą, mamy już bezpieczne miejsce.
Oni są prości, tylko że trzeba z nimi walczyć pojedynczo. No, jeżeli się tego nie robi, to mogą być problemy. Trzeba sprowokować go do szarży jeszcze. I to całkiem wtedy fajnie działa. No i nie da się trafić oczywiście tarczą, bo uderzenie tarczą zabiera praktycznie całą staminę wam. Moja ostatnia szarża. I moje dobicie. Pięknie. Chciałbym zebrać moje dusze. To na pewno. Byłoby bardzo miłe. Weźmy to. Pięknie. Ten załatwiony. Jeszcze jeden był. I teraz pytanie, czy ryzykujemy i skaczemy? O, dobra. Okej. Co się tu będzie czaić? Sprawdzę. Nie, tam nie idę. Tam idę na razie. I gdzie my teraz jesteśmy? Jezus Maria, ilość tych rozgałęzień jest tak porażająca, bo zaczyna być naprawdę... No, troszkę się gubię. Okej. A, z tej strony wyszliśmy, po drugiej. No, może być. No nie żebym miał jakiś problem, ale wiesz... Nienawidzę ich, po prostu ich nie znoszę. Tak kurwiające. Ale to dobrze, wiecie, bo ja tu chciałem właśnie się znaleźć. Czyli to zakręca. Możemy iść też tam. W lewo. Jezus, możemy iść też w prawo. Hu. Spora ta lokacja. Przydałaby się mapa. Jednym słowem. Okej, na razie. Sprawdzimy. Znaczy, będziemy walczyć z tym. A ci naprawdę nie daje zbyt dużej szansy, wiesz? A! Nie! O mój Boże! Prawie! Wow! Nie, proszę. Nigdy w życiu. Tak, pomachaj toporem dla odprężenia. Czy tam coś jest na dole? Oczywiście, że nie. Zdecydowanie za dużo tu przepaści. Evil lives in this world. I have to accept it. There is no way to really drive it away. The only thing I can do is channel it into new forms, mutations. They may be our future. Many people will not like this, but they need to see that the alternative is not having a future at all. Wiecie co? Ten Antanas coś mi zaczyna śmierdzieć. Wydaje mi się, że on coś knuje. I że on nie jest naszym kumplem. Dobra, idziemy tędy. Aha, dobra, dotarliśmy w takim razie w to miejsce. Ja chyba tu byłem, ale... Tak, byłem, tutaj pamiętam te dwa pająki. Tak mimo wszystko ludziska. Będę chciał jeszcze tu trochę połazić. Troszeczkę doświadczenia zdobyć. Sprawdzić, czy zgarnąłem naprawdę wszystko, co tylko mogłem. Nie potworów. Dobra. Tam jest pająk. Wiecie co? Ubijmy go. Pięknie.
zawsze dodatkowe doświadczenie, a on daje naprawdę sporo. Moglibyśmy iść do Kaslo. Wiecie co? Idźmy teraz tam. Dobra, bo tam nie wiem, czy zostało mi tam dużo jakoś specjalnie do zwiedzania. No, prawdopodobnie było tego sporo. Tam jest chyba Rodok. Tu mamy znajdźkę. Jest to ludzka czaszka. Aha, a to odpala mi się i można iść dalej. No dobra, zobaczymy. Widzę, że się wrócę, jeszcze będę eksplorować. Tam się w sumie otwierały jakieś lokacje, ale one były już tak pokręcone, że zabłądziłem. Gdzie jestem? Żelazne sale. Może być. Przy okazji, użyjmy tego, odnówmy sobie, zostawmy doświadczenie. Oczywiście do siły. Interesuje mnie na razie tylko siła. Chcę zadawać jak największe obrażenia. Fajna muzyka się włączyła. Dostanie się na szczyt Stadeli, no okej. Okay. To nie jest... Ej, to wygląda jak ten generał. Z pierwszy. What the fuck? Fuck, niezły. Oj, 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 czuję zgona. Tak, to jest ten sam. Wiecie co, poczekam na modlitwę w takim razie. Zobaczymy. Strasznie mocno bije, z tego co zauważyłem. Palmy. Przy okazji leczenie. Dobrze, zasłoniłem się tarczą. Jeszcze jedna szarża. Świetnie, teraz. Ja pierdziu! Jak on bije! Okej, okay, napij się. What the fuck? No to mnie prawie zabija, jak się nie osłonię. Dobra, to było mocne, przyznaję. Nie był najprostszy. Jednym strzałem praktycznie zdejmował mi całe życie. Took its toll on us, but it was a new beginning. The judges showed us the path. As their heirs, it is our duty to rebuild this society. I will gladly accept the burden of becoming the new judge, a guardian of humanity. To też Kaslo mówi? Mogę tędy przejść? Nie, tam jest jakaś znajdźka, chodźmy po nią. Ludzka czaszka, przedmiot fabularny, dobrze. Tam są schody na górę. No jeszcze chciałem sprawdzić dokładnie to pomieszczenie. Nie jestem pewien, czy on robił teraz za bossa, ale... Wielki miecz. 136. No na razie spokojnie. Nie jestem pewien, czy on robił właśnie za bossa, ale w sumie wyglądało to prawie tak, jakby robił za tego bossa, wiecie co? Nie, ten przycisk, proszę, myli mi się, bo pod kółkiem mam na PS-ie też bieg w Dark Souls 2. A tutaj jest pod X-em i troszkę się to myli. Zostań na pewno. Użyjemy sobie tego, by odnowić mikstury. I teraz idziemy w tą stronę, w takim razie na górę. Hol główny.
No dawaj. Pięknie. O, tam jest ten pajac. I to są chyba te główne drzwi do katedry. Tylko, że rodocy się już tutaj dostali. W takim razie. Bardzo ładnie. Jeden strzał. Idealnie. A co się po prostu przez nich przeżynam. Muahahahaha. Dobrze, tędy nie mogę iść. Ten pierwszy jest całkiem fajny, bo on przy każdym ciosie odbiera przeciwnikowi życie i daje mnie. Wreszcie udało nam się też troszkę pchnąć fabułę dalej. Okej, okay, jest jeszcze jeden przeciwnik, którego widzę. Sprawdzam też, czy nie ma tutaj ukrytych żadnych znajdzie dookoła. A, ten. No dobra. Poważnie. Nie wiem, co mnie zabiło. Bo było tyle fajerwerków, w okolicy nic nie widzę. Ale użył czegoś dziwnego. No dobrze, no to... Ach. Ciekawe, czy ten się respi. Oho, poważnie. Spuluj się na klona, spuluj się na klona. Na klona się miałeś spulować! Teraz się spulować. No! What the fuck! Miał się spulować na klona! Dobra, dawaj na klatę! Czyli to teraz będzie normalny przeciwnik, już to widzę. Ja po prostu już to czuję w koście. Dobrze, leciutko odbiec od tarczy. Teraz mogę mu zadać kilka cięć. Oczywiście broni się jak porąbany. No, on wali mieczem. Nie tak! Pięknie jak da, pięknie! Jesteśmy cię jedną! Po prostu genialnie. Głupio. Głupio zrobiłem, w 100% moja wina. Dobra. Wiecie co? Gramy z nim bezpiecznie. Bez magii, bez innych rzeczy. Ja się pięknie zaciąłeś właśnie. Bez magii, innych rzeczy. Troszkę odbiegamy, teraz mogę mu zasadzić. What the fuck? Ja pierdolę! Jezus Maria! Nie to! Czemu się le... Czemu to pijesz? To pij. Okej, jeszcze jedna. What the fuck? Jak to pizga? Przewróciła mi jego epickość. Okej. No fucking problem. No, szarżuj. Dobra. Fuch, tak, to chyba będzie zwykły przeciwnik teraz. Powitajmy nowe, cudowne Lords of the Fallen, jeszcze lepsze od poprzedniego. Tam nie miałem żadnych dusz, tu nawet nie ma co się cofać. To na szczęście było to dość proste. Okej, gdzieś tu jest ten pajac. Nie. Z tymi sobie poradzimy bez najmniejszego problemu. Też.
bardzo ładnie. No i teraz będziemy musieli się pogimnastykować. What the fuck? Odznaczcie od niego, idźcie od niego. Co za skurwysyn? No what the fuck, co to jest? Jaka ta gra się brędna robi? Czemu ja mu nic nie zrobiłem? O! Jest, oczywiście. Jeszcze jakieś wysysanie życia. O, co jest? Co to jest? No nie no, no problem. Jakby mnie to jeszcze zabiło, to bym szlak mnie chyba trafił. Wow. Dobra, gra się robi wredna. Skok i poziomu trudności. My brothers, as much as I want to, I cannot see Antanas as our spiritual leader anymore. Proclaiming principles and honor, his influence seems limitless, and limits are what he needs. He is determined to fight until the end, and even if this battle is our fate, I cannot condone what he does. Does he not see the humanity in others? Does he really heal them? I think not. Join me and share your doubts. They are like children. They think they freed themselves from the shackles of oppression, but they are nothing more than lost souls, every single one of them. Soon they will realize they are alone, that they are helpless. They will be lying in the streets, starving, wishing Adir was still here to take care of them. Wiecie co, ja bym się wrócił na razie do zapisu, ponieważ tam możemy zregenerować miksurki życia pod dość ciężkiej batalii. Without the influence of Adir, it will be a life free from divine oppression. By this we will honor those who died in the fight that freed us from Adir. Tam sobie zregeneruję troszkę miksturki. Nie będę siadać, znaczy tam rozdawać punktów, żeby mi się nie respawnowali przeciwnicy. Ale jak widzicie, przynajmniej mam teraz 7 miksturek na wypadek, gdybym musiał walczyć z bossem. Teraz możemy tam iść. A zresztą tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. No hejpa.